Zoltan, Adorian i Bogusław przybyło. To para rzeszowskiej Stali. Adorian w kasku żółtym, przybyło w białym. Parę startu Gniezno tworzą Tony Kasper w kasku czerwonym i Robert Bonin w kasku niebieskim. Zapowiada się już w pierwszym wyścigu znakomity pojedynek między Kasperem i Adorianem. Zielone światło już się zapaliło, taśma poszła w górę. Znakomity start zaprezentował Zoltan Adorian, który obejmuje błyskawicznie prowadzenie. Drugi jest Tony Kasper, trzeci Robert Bonin, czwarty jest Bogusław Przybyło. Miejmy nadzieję, że nasz zawodnik tak łatwo nie podda się, będzie gonił tego równie utytułowanego rywala. Stawka podzieliła się na dwie walczące pary. Adorian i Kasper w tej chwili defektuje motocykl Bonina. Na trzecie miejsce wychodzi Przybyło. Bonin na defektującym motocyklu rezygnuje z walki. Prowadzi Zoltan Adorian przed Kasperem i Przybyłą. Tony Kasper próbuje ataku po zewnętrznej. Niestety atak jest nieskuteczny. Prowadzi nadal Zoltan Adorian przed Kasperem. Daleko, daleko z tyłu Robert, przepraszam, Bogusław Przybyło. Bonin zjechał na murawę, ostatnie wyjście z wirażu i zwycięża Adorian przed Kasperem. W tej chwili jako trzeci linię mety mija Bogusław Przybyło i pierwszy wyścig 4-2 dla rzeszowskiej Stali.